Piotr Szybecki, trener reprezentacji Polski mężczyzn. Panie trenerze, przygotowania do meczu z Kosowem i Izraelem rozpoczęły się w Szczyrku. Co dokładnie tam robiliście? Znaczy w Szczyrku nie byliśmy jeszcze w pełnym składzie, do dzisiaj jeszcze nie jesteśmy, bo wiadomo, że zawodnicy z zagranicy grali jeszcze swoje mecze ligowe i dojeżdżają. Natomiast my tam skupiliśmy się na powtórzeniu paru rzeczy najistotniejszych w obronie. Trenowaliśmy też troszkę wariant z Pawłem Krupą na wysuniętym obrońcy w systemie 5-1. Przejście do kontry, no takie najbardziej podstawowe rzeczy. Poza tym mogliśmy, dzięki temu, że była tam też kadra B, skorzystać z paru zawodników z zespołu od Patryka Rąbla i oni pomagali nam w treningach. Mieliśmy krótką grę kontrolną z nimi w ostatnim dniu, także te 2,5 dnia praktycznie na to, żeśmy spożytkowali w Szczyrku. Kogo jeszcze brakuje tutaj w składzie? Brakuje jeszcze Piotrka Chrapkowskiego, Maćka Madzińskiego, Maciek Gębala i Kamil Szybszak, a jutro dojedzie właśnie ze względów na to, że we Francji jeszcze trwała liga i miał problemy z transportem Rafał Przybylski, także tych 5 osób jeszcze nie ma. A jakie zalecenia dostaną kadrowicze właśnie przed pierwszym meczem z Kosowem? Pierwsza podstawowa rzecz to jest respekt przed przeciwnikiem, koncentracja, bo tej nam może nie aż bardzo zabrakło na początku, ale jednak mieliśmy trudne wejście w mecz na ostatnich zawodach w turnieju w Portugalii. Musimy zwrócić uwagę na bałkański styl grania, bo to są zawodnicy, którzy potrafią czasami zaskoczyć rzutem z podłoża, akcją indywidualną 1-1, grają dosyć agresywnie w obronie, także mamy parę zadań do wykonania, musimy być skoncentrowani maksymalnie. Wiadomo, że zabraknie Pawła Gendy na ostatnim tak treningu w klubie, złamany nos, czy jego strata w tym momencie jest taka bolesna? Przede wszystkim szkoda, bo Paweł robi postęp, grając właśnie w zespole Bad Schwartau. Dwa dni temu niestety na treningu, tak jak właśnie tutaj mówimy, złamał nos i lekarz wykluczył jego występ w meczu z Kosowem. Natomiast jest Antek Łangowski, Piotrek Chrapkowski, ewentualnie też Paweł Krupa może zagrać na tej pozycji. Na jego miejsce Pawła Gendy jest z nami Janek Czuwara z Górnika Zabrze, także mamy obstawione skrzydło lewe podwójne. Te Mistrzostwa Europy, których właśnie kwalifikacje rozpoczną się w środę, w finałach zagrają aż 24 zespoły. Podobnie niedawno Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej ogłosiła, że Mistrzostwa Świata od 2021 roku będą w składzie 30 aż dwóch drużyn. Czy to jest dobra tendencja? To jest idea popularyzacji piłki ręcznej na świecie i to się da oczyć już od dłuższego czasu, także można było się spodziewać, że także na Mistrzostwach Świata będzie zwiększona liczba zespołów. Myślę, że na pewno dla tych mniejszych nacji to jest jeszcze większa szansa na to, żeby jeździć na turnieje i większa atrakcyjność tego sportu na całej kuli ziemskiej, mówię tak wyraźnie. Natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praniu, bo to jest duży turniej i bardzo byśmy chcieli na tych turniejach wysokiej rangi występować regularnie. Jeszcze na koniec zapytam, reprezentacja Polski nie gościła jeszcze w Ostrowcu Świętokrzyskim? Tak, jeszcze nie. Ja też sam jestem pierwszy raz tutaj, ale jestem pod wrażeniem. To jest bardzo ładny obiekt. Z tego, co słyszę tutaj od gospodarzy, na pewno będzie gorący doping i ludzie tłumnie przyjdą na ten mecz. Także bardzo zależy nam na tym, żebyśmy się dobrze zaprezentowali przed publicznością w Ostrowcu. Dziękuję bardzo.